Witam Was serdecznie, nazywam się Darek Łudziński, prowadzę własną działalność gospodarczą pod nazwą 4IT Security. Generalnie cały czas jestem związany z bezpieczeństwem informacji, czy też z bezpieczeństwem teleinformatycznym, pracując czy to dla podmiotów bezpośrednio infrastruktury krytycznej państwa, w firmach komercyjnych, czy też w organizacjach samorządowych, czy w administracji publicznej. Generalnie to, czym się zajmuję i tym, z czym chciałbym się podzielić własnym doświadczeniem, to identyfikowanie zagrożeń z cyberprzestrzeni oraz wsparcie klientów w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa oraz ich infrastruktury teleinformatycznej. Tak pokrótce, to jest tak naprawdę identyfikacja podatności i zagrożeń, zanim jeszcze coś się wydarzy w naszej organizacji. Jeżeli już coś się wydarzy, czy to wsparcie w czasie incydentu, jak również wszelkie analizy po zdarzeniach, oczywiście działalność uświadamiająca związana ze szkoleniami, ćwiczeniami, co nam daje taką pełen pogląd tej pełnej ochrony teleinformatycznej. W skrócie jest to tak naprawdę monitorowanie bezpieczeństwa IT w organizacji, powiadamianie ich o naruszeniach ich bezpieczeństwa. Tutaj tylko na tyle powiem, że odbywa się to oczywiście bez ingerencji w systemy klienta, czyli to monitorowanie otoczenia zewnętrznego. Oczywiście wszelkie powiadomienia o lukach, słabościach, podatnościach systemowych organizacji, działania polegające na obronie przed wszelkiego rodzaju atakami typu APT, phishingiem, botnetami, DDoS-ami, jak również usługi informatyki śledczej i analizy szkodliwego oprogramowania, tutaj przede wszystkim dla naszych organów prawnych, czyli prokuratury, sądów i policji. No, na szczęście zaczyna się coś w tym kierunku dziać w naszym państwie. Od niedawna, gdzieś tam o ponad roku, w policji powstały oddziały do walki z cyberzagrożeniami. No oczywiście jeszcze jest to długa droga rozwoju, ale przynajmniej jakieś efekty już tego jest. O tym bezpieczeństwie tak naprawdę zawsze zapominamy i pamiętamy wtedy, kiedy tak naprawdę w tych organizacjach coś się dzieje. Patrząc na wszelkiego rodzaju statystyki, ja też jestem trenerem w firmie BSI, prowadząc tam szkolenia, szkoląc audytorów w zakresie bezpieczeństwa informacji i tak się troszkę też posiłkuję ichniejszymi statystykami i to tak naprawdę wygląda. Proszę Państwa, w jednostkach, gdzie mamy zespoły bezpieczeństwa, gdzie myślimy, gdzie tworzymy te zespoły reagowania na incydenty komputerowe, no to tak naprawdę w tych organizacjach to zagrożenie nam też, oczywiście nie da się tego wykluczyć całkowicie, ale spada przynajmniej liczba incydentów, maleje około co najmniej 50%, chociażby z samej działalności takiej profilaktycznej, a za chwilę też pokażę to na przykładach, że ta świadomość jest jednak bardzo ważna. Proszę Państwa, 15-20 przedsiębiorstw wykrywa często włamania do sieci w ciągu dopiero gdzieś tam po roku. To też tutaj będę się starał Wam jakoś przekazać. Czyli tak naprawdę to podczas tego mojego krótkiego wystąpienia nie damy sobie tutaj za mało już czasu, aby analizować te jakieś konkretne przypadki, natomiast chociaż podzielę się tymi takimi największymi, może nie największymi, ale zdarzeniami, które często w sieci się znajdują i których często można uniknąć, a przede wszystkim związane są to właśnie z cyberterroryzmem, z hakerami, a czasami nawet z frustracją pracowników. Wdrażamy systemy bezpieczeństwa, wdrażamy systemy teleinformatyczne w naszych organizacjach i patrząc tak na te statystyki, które są, to tak naprawdę są bardzo niepokojące, gdyż no, jak popatrzymy, 70% przyznaje się do łamania obowiązujących zasad z różną regularnością, więc to jest bardzo duży procent, co z tego, że mamy wdrożone systemy bezpieczeństwa w firmie, jak tak naprawdę się okazuje, że one są tak tylko na papierze.
Kolejny taki bardzo niepokojący jest, i to też postaram się tutaj jakoś przekazać i udowodnić, około 80% pracowników stwierdza, że polityka informatyczna w firmach w zakresie portali społecznościowych i wykorzystywania przestarzała albo w ogóle nie istnieje. Tak jak mamy z reguły te nasze polityki bezpieczeństwa, mamy opracowane, mamy systemy, a gdzieś zapominamy, uciekamy od tych mediów społecznościowych, a przecież wiemy, że wkradły się one w nasze życie i raczej już nie wyjdą. Mamy Facebooka, mamy Twittera, a wiele zagrożeń tak naprawdę przez te media społecznościowe jest, a gdzieś w organizacjach tak ten problem jest całkowicie pomijany. No, 61% jest przekonanych, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę informacji przechowywanej w firmowym sprzęcie. Na to takie potwierdzenie, wykonując różne audyty bezpieczeństwa w różnych organizacjach, jak się ich pytam i zapytuję, kto u Państwa odpowiada za bezpieczeństwo informatyczne, za bezpieczeństwo teleinformatyczne, no to oczywiście no, poza prezesem czy głównym zarządem, następnie jest zawsze wskazywany albo to dział IT, albo dział bezpieczeństwa. A to tak naprawdę no, nie jest. Jeżeli tego bezpieczeństwa nie zapewnimy w organizacji do najniższego szczebla, do osoby, która nawet jest tam gdzieś na recepcji czy na portierni, do ochrony, która wydaje nam te klucze, no to tego bezpieczeństwa w organizacji nigdy nie zapewnimy. I stąd wynika jednak przekonanie jest takie, że no, skoro ja tutaj nie pracuję w tym dziale, no to za to bezpieczeństwo jakoś tam mniej odpowiadam. Tak naprawdę wszelkie statystyki, które przyjrzymy, pomimo dużo się mówi o tych zagrożeniach dla bezpieczeństwa cybernetycznego, to proszę zwrócić uwagę, że pomimo w różnych czasopismach dużo się mówi o tym hakerstwie, o hakowaniu, portarach, że tak naprawdę największy problem to jest w pracownikach. Około 80% to jest tak naprawdę uzależnione od naszej świadomości i od tych działań prewencyjnych, gdyż tam jest taka pierwsza linia obrony, gdzie można się od tego, z tego obronić. Czyli tak naprawdę największym zagrożeniem tych cyberataków to są nieświadomi pracownicy i nieświadomość tej naszej kadry. Pracując jeszcze nie tak dawno dla jednej z dużych grup kapitałowych w sektorze energetycznym, tam rozpoczęliśmy tworzenie takiego zespołu na reagowanie na incydenty komputerowe. Bardzo dużo czasu musiałem poświęcić w ogóle, żeby pokazać, że taki zespół w organizacji, a tym bardziej w takiej dużej grupie kapitałowej, ważny dla infrastruktury krytycznej państwa, jest dość istotny. Wcześniej jak się gdzieś tam mówiło o tych incydentach bezpieczeństwa, to tak każdy to tak traktował jakby, no, wszędzie się wydarzyło, tylko nie u nas. Rozpoczynając pracę nad tworzeniem takiego zespołu, wystarczy, no, zaczęliśmy monitorować to, co tak się naprawdę dzieje w sieci. Tylko podczas jednego miesiąca, to jak tutaj mamy na slajdzie, odnotowaliśmy 11 zdarzeń takich IT, których można było zakwalifikować jako incydenty teleinformatyczne, a spośród nich 3, które tak naprawdę można było zaliczyć do grupy bardzo, bardzo wysokiego ryzyka, które mogły narobić w tych organizacjach bardzo dużo szkody. Między innymi nawet dzięki temu monitorowaniu można było uchwycić, to oczywiście jest spółka giełdowa, więc raporty na przykład na giełdzie pojawiają się w odpowiednim czasie są publikowane przez te spółki i na przykład gdzieś tam można było zobaczyć, że dzień gdzieś to przed tą publikacją było zainteresowanie w sieciach tej grupy, po prostu w poszukiwaniu tych raportów. No, to jest giełda, to są pieniądze, więc to najczęściej takie rzeczy się tutaj nam zdarzają i dzięki temu monitorowaniu można było na przykład takie rzeczy wyłapać, gdzie wcześniej nawet nikt się nad takimi rzeczami nie znajdował. Oczywiście następnie konsekwentnie prowadziłem ten monitoring, prowadziłem takie swoje kalendatorium tych wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem
i to, co wcześniej wydawało im się, że to, tych zagrożeń tam nie ma, że te zagrożenia gdzieś przechodzą obok, więc można było sobie zobaczyć, ile tych incydentów zewnętrznych tak naprawdę tą organizację dotyka i również troszkę może mniej, ale też były incydenty wewnątrz organizacji spowodowane gdzieś tam niewłaściwym działaniem wewnątrz pracowników, więc to nie jest tak naprawdę, że nic się nie dzieje. Mamy tutaj nawet, były też oczywiście problemy z szyfrowaniem dysków, czy tym z City Blockerem, o którym jeszcze troszeczkę powiem. Były oczywiście fałszywe ogłoszenia o pracę, wyłudzające dane osobowe, próbujące z tej organizacji, czy też podszywające się pod tą organizacją. I tak na początku 2016 roku w ramach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, w której działam, zawsze fundacja na początku roku opracowuje takie raporty najbardziej prawdopodobne ataki w 2016 roku. To są takie nasze wyniki, które sobie obstawialiśmy. No, mamy w tej chwili połowę roku i tak naprawdę można popatrzeć sobie, że to, co obstawialiśmy gdzieś tam na początku roku, czyli nie wiedząc, co się jeszcze wydarzy w tym roku, okazuje się, że te nasze notowania i te nasze wyniki i tutaj wtedy prognozy miały całkowity sens, bo najwięcej oczywiście było tutaj na phishing postawionych, na wyciek danych z osobowych systemów, czy też zagrożeń dla wszelkich platform mobilnych. Z tym zagrożeniem dla tych platform mobilnych to oczywiście też można dużo powiedzieć, bo tak jak mamy nasze laptopy, komputery, o które w jakiś sposób dbamy, chociażby no, mamy jakąś tam podstawową ochronę w postaci, nie wiem, systemu antywirusowego czy jakiegoś firewalla, tak popatrzcie na wasze telefony komórkowe, gdzie tam też, to jest przecież nic innego jak również taki mały komputer, gdzie mamy pocztę służbową, a jak się popatrzy na zabezpieczenia tych telefonów, no to jest różnie, tak, a w tej chwili jeszcze używamy tych telefonów do płatności, do różnego rodzaju płatności, a tak naprawdę jest dużo w stosunku do zrobienia, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tej telefonii, świadomość jest tak naprawdę bardzo, bardzo mała. I z naszych wtedy prognoz okazało się, że tak naprawdę najbardziej należy uważać na APT, czyli ataki ukierunkowane na organizacje. Te ataki się pojawiają, te ataki są również widoczne w naszych polskich organizacjach. Wycieki baz danych zawierających dane osobowe, to oczywiście o tym za chwileczkę też powiem, hasła, karty kredytowe, wszelkie akcje cyberszpiegowskie na tle politycznym, tutaj nawet możemy popatrzeć na infrastrukturę krytyczną, nawet to, co się ostatnio działo na Ukrainie, na sektor energetyczny, więc jednak te rzeczy się znajdują. Wszelkie cyberkonflikty pomiędzy państwami, no widzimy, co się dzieje również w naszym państwie w tej chwili, w jaki sposób ten problem też zostaje dostrzeżony. W tej chwili jest bardzo modne to cyberbezpieczeństwo. Powstają nam różne organizacje. Fajnie, że to coś się w końcu z tym dzieje, że nagle myśli się o powołaniu tych zespołów reagowania na incydenty teleinformatyczne. Nasze systemy sterowania przemysłowego, czyli te wszystkie, które, czy tutaj mam na myśli te systemy SCADowe, które są w systemach przede wszystkim energetycznych, no popatrzmy, że zawsze się uważa, że te systemy były bardzo bezpieczne, bardzo odizolowane, że one nie mają połączeń z internetem, a to tak naprawdę nic z tego, bo gdyby tak było, no to te systemy nie byłyby hakowane, nie działoby się takie rzeczy, które się jednak dzieją. Wiemy, jak w tej chwili też jest, wszyscy administratorzy tych systemów na pewno nie pracują 24 godziny na dobę, a w tych systemach jest bardzo dużo danych, bardzo duży, który jest czasami potrzebny dla zarządów na wczoraj, no i w jaki sposób te dane z tych systemów są wyciągane, a to też świadczy o tym, że jednak gdzieś te furtki i połączenia
świata za pomocą internetu gdzieś się znajdują. No i przez to ci cyberprzestępcy też te furtki od czasu do czasu nam znajdują. To jest bardzo poważny problem, bo możemy sobie wyobrazić, co taki atak na infrastrukturę krytyczną państwa, na takie systemy energetyczne może wywołać. W zasadzie w tej chwili jesteśmy wszyscy uzależnieni od energii, bez energii nic nie działa. Mieliśmy zresztą kilka lat temu w Szczecinie taki jednodniowy przypadek, gdzie tej energii nie było, no to widzieliśmy, co się w takich przypadkach może dziać, a aż trudno sobie nie pomyśleć, co by się mogło dziać, jakby to przerwa by była więcej niż jedna doba, jak tutaj mieliśmy. Mówiąc o tym bezpieczeństwie teleinformatycznym, no, tak naprawdę należałoby zacząć od samych podstaw i od samego początku. Mam nadzieję, że wasze biura w pracy oczywiście nie wyglądają tak jak tutaj ten na tym naszym przykładowym slajdzie, że wyglądają troszkę inaczej, no ale po co czasami po co nam analizować mocno gdzieś tam próbować, zanim zrobimy taki atak cybernetyczny, to wiadomo, że najpierw tą sieć czy trzeba rozpoznać. W tej chwili dużo organizacji ma te swoje biura w różnych takich dużych biurowcach. Ja tylko zwrócę uwagę, że tak, po pierwsze, bardzo często, ja to jestem uszulony na te punkty, więc bardzo często jak się przychodzi do takich organizacji, no, identyfikacja tych osób na gdzieś tam w takich wielkich biurowcach wygląda różnie, to już jest takie pierwsze, gdzie może przejść, ale po co mi czasami się męczyć, rozpoznawać jakiś tam system, jak czasami wystarczy wykorzystać do tego personel sprzątający. No, jeżeli zawsze gra cena rolę, no to również w takich biurowcach ten personel sprzątający też różnie pracuje. To są często osoby na umowy zlecenie, to są często studenci, to są często osoby, które dzisiaj są, a jutro ich nie ma. Nie zarabiają jakichś kroci za to, więc wystarczy porozmawiać, wystarczy coś dać i jeśli mamy taki porządek na naszym stanowisku pracy, no to dzisiaj telefony komórkowe ma każdy. Dużo informacji można w ten sposób wynieść, dużo informacji można w ten sposób zdobyć i jednocześnie zaoszczędzić czas na wszelkiego rodzaju rozpoznanie, zanim tą informację się wyniesie. I wcale nie trzeba przełamywać, jak widzicie, zabezpieczeń, tylko prostymi metodami socjotechnicznymi te informacje można zdobyć. Skoro mówiłem, że zacznę od podstaw i tutaj na podstawie tego biura, to też no, takim podstawem do tego systemów jest oczywiście nasze hasło. Ostatnio mieliśmy przypadki, na pewno o nich słyszeliśmy, o wycieku haseł na LinkedInie. Ja tylko zwrócę uwagę, że proszę popatrzeć, tyle się mówi o tych hasłach, o sile hasła. Mamy tutaj ranking 10 najbardziej popularnych haseł na LinkedInie, które wyciekły, tak? Rozpoczynając oczywiście od naszych prostych 1, 2, 3, 4, 5, 6, passwordów, QWERTY, które ciąg liter na klawiaturze, jedynek. Jak widać, nie za dużo z tej świadomości wynosimy, a to, że tak jest, to zobaczcie sobie, tutaj mamy rok 2010, wycieki loginów, haseł do domen z ONE czy z Wirtualnej Polski, z Interli, jakie tam mieliśmy hasła? Takie same, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, imiona się pojawiają nam się różne wszelkiego proste znaki. Tutaj mamy rok 2016 wcześniej, czyli co przez 6 lat tak naprawdę nie za wiele w tej materii robiliśmy. Potem tak to jest, że to od tych podstawowych podstaw, to co mówiłem na samym początku, że tak naprawdę bardzo wiele zależy od świadomości naszych pracowników i od świadomości, to tak to hakowanie się zaczyna, czyli tak naprawdę ułatwiamy życie tym wszystkim cyberprzestępcom poprzez nawet takie podstawowe tutaj rzeczy. To, że się dzieje i że nie dbamy o to, no to można by tych przykładów oczywiście dużo pokazywać. Tutaj mamy przecież wszystkim znanym swego czasu, też na Niebezpieczniku publikowany akcja ratownicza, tak, helikoptery, super, wszystko się udało, poza tym, że
na tablicy, tak jak tutaj widzimy, hasło do systemu login, jak i hasło zapisane oczywiście podczas wywiadu telewizyjnego, mogliśmy wszyscy na tych monitorach sobie popatrzeć. To jest jedna z recepcji hotelowych, także też widzimy, że nic się w tej materii za dużo nam nie zmieniło. Za granicą też nie jest lepiej, też mamy tutaj podobnie hasła do systemów. Skoro już ktoś wymyślił te zabezpieczenia, no to po co utrudniać sobie życie, można je przecież na wierzchu pozostawiać. I podczas moich pracy takiej audytorskiej zawsze coś znajduję, albo pod klawiaturą, czy pod telefonem, czy pod myszką, czy pod biurkiem i ciągle jesteśmy zdziwieni, że ktoś w tych miejscach te hasła nam znajduje. Proszę Państwa, to tak samo jakbyśmy, nie wiem, zostawili klucz pod wycieraczką domu i zdziwili się, że złodziej tam wszedł. No to działa na tej samej zasadzie. Pomimo tego, że tak bardzo dużo o tym mówimy, to zobaczmy, że to tak samo się ciągle dzieje. Mamy kilka lat minęło. I tak naprawdę niewiele się tutaj w tych cyberzagrożeniach z tą naszą świadomością posuwa, a to tylko dlatego, że jakoś, nie wiem, gdzieś działa nasza znieczulica. Dlaczego to hasło jest takie ważne? A dlatego, że mamy wszelkie chociażby oprogramowania, które te hasła łamią bardzo szybko. Te wszystkie nasze słowa, które są z różnych książek, z Wikipedii, te wszystkie wycieki, które do tej pory były, no to w tych oprogramowaniach już się na pewno znajdują i to jest czas czasami kilka sekund nawet, aby te hasło złamać, a przecież sposobów na te hasła jest kilka prostych. Zawsze narzekamy, że nie możemy pamiętać, bo tyle tych systemów, bo tutaj kod do karty, tutaj do różnych systemów w naszej organizacji, tu jeszcze jakieś nasze prywatne systemy, tu gdzieś do naszej bankowości internetowej, a przecież tak samo jak w naszych smartfonach możemy również zapamiętać sobie jakiś ciąg znaków, nawet chociażby na tej klawiaturze, jeżeli już nie mamy żadnych narzędzi do tego służących. Oczywiście można to później wzmocnić różnymi znakami, tak jak tutaj mamy na tym przedstawionym slajdzie. Nie jest to może najlepszy sposób, ale przynajmniej na pewno nie jest to ciąg wyrazów, który możemy znaleźć, czy jakieś hasła słownikowe. Kolejnym takim bardzo prostym sposobem, przecież znamy dużo możliwości, znamy dużo różnych cytatów, znamy dużo różnych, nie wiem, chociażby piosenek, można sobie wystarczy zapamiętać jakieś tam jedno zdanie, proszę zwrócić, jak tutaj na przykładzie, wystarczy wziąć pierwsze litery z tego naszego cytatu, następnie wzmocnić je liczbą, znakiem specjalnym i na pewno to hasło jest dużo mocniejsze niż to, które używamy, na pewno niż same jedynki czy nasze imiona, więc tych sposobów tak naprawdę można by tutaj pokazywać bardzo wiele, nie mówiąc już o różnych narzędziach, które nas w tym wspomagają i które możemy tutaj wykorzystać. To był taki prosty, krótki filmik, który pokazywał, jak można wyciągać dane od ludzi, od przechodniów. Wystarczy odpowiednio zadać pytanie. Oczywiście jak reporter pytał tych przechodniów, czy poda ktoś PIN do karty, czy poda ktoś swój numer PESEL, oczywiście wszyscy odmawiali, że nie, a wystarczyło zmienić pytanie w takiej formie, że czy pamięta pan, czy jest pan w stanie szybko w tej chwili podać z głowy swój PESEL i oczywiście wszyscy recytowali z marszu, także wystarczy odpowiednio zadać to pytanie i te dane jesteśmy w stanie wyciągnąć. Ja chciałbym się skupić na kilku takich podstawowych zagrożeniach, które ostatniego czasu mają miejsce, z którymi też się wzmagam. To oczywiście pierwsze, jedno z nich to są zakładanie kont w bankowości, kont na słupa. Przeglądając nawet różne portale, czy też portale takie hakerskie, możemy zauważyć wiele różnych ogłoszeń polegających na odsprzedaniu czy próbie sprzedania takich kont w banku. Wbrew pozorom te konta nie są wcale drogie. Tutaj mamy jeden z przykładów do banku
BZWBK. Takie konto można kupić za 1100, 1200, 1300 zł na rynku. Do czego takie konta służą? No oczywiście przede wszystkim do wyłudzania danych, czy też do zaciągania szybkich kredytów chwilówek, czy też do jakiegoś dalszego prania pieniędzy. Oczywiście ten przykład tutaj, w jaki sposób wyłudzanie się tych danych odbywa, no, to są osoby, tutaj akurat jest tak drastycznie, to bo wiadomo, to osoby, które nie mają nic do stracenia, no to bardzo szybko można te dane od nich pozyskać za przysłowiowe piwo. Ale gro danych jest po prostu wyciąganych od ludzi, którzy sobie normalnie żyją na podstawie wyłudzania tych danych i od tych kilka przypadków chciałbym powiedzieć. To są jedne z następnych ogłoszeń w zakresie sprzedaży też tych kart bankowości. Tu mamy Bank Ochrony Środowiska, mamy Eurobank, tak, za 1100 zł, więc to ukazuje, że takie rzeczy się naprawdę odbywają. Nie wiem, czy nam z nami. Chciałem wam pokazać skrót takiej pewnej rozmowy. To tak w ramach tylko takiej ciekawości, to jest też oczywiście rozmowa na jednym z takich forów, polegająca na dwóch osobach, które oczywiście chciały dokonać takiej transakcji, takiego zakupu kart, więc możemy po tym nawet wywnioskować, że zainteresowanie tymi kartami jest dość duże i ten handel się kwitnie. No jeszcze oczywiście nasze organy ścigania mają dużo pracy z tym, ale nie jest to takie łatwe do wyłapania. Zresztą jakby nie było, no to zobaczcie, że to można, że skoro to się odbywa w internecie i nasze organy ścigania też są, no to też to na pewno gdzieś tam czytają, a pomimo tego łapanie tych przestępców nie jest wcale, takie proste i do tych zakupów oczywiście nam odchodzi. To taki jeden ze znanych przypadków, jeżeli w zakresie wyłudzania danych osobowych, oczywiście te dane później można wykorzystać do takiego zakładania kont na słupa, czy też później wykupywania różnych domen internetowych, które później posłużą do różnych transakcji. Tutaj mamy jeden z przykładów serwisów via SMS. To jest taki serwis, który służył też do takich pożyczek krótkoterminowych. No, swego czasu niestety ten serwis nie był zabezpieczony. Poprzez wpisanie odpowiedniego numeru, tam tak jak na górze widzimy, można było zobaczyć wszystkie umowy, które w tym serwisie się znajdowały. Oczywiście dzięki temu mogliśmy pozyskać oryginalne dane, jak i imię, nazwisko, PESEL, tak jak mamy, adres, e-mail, numer telefonu, więc w zasadzie dużo tych danych, które nam później mogło posłużyć do zakładania właśnie takich kart na słupa i później się to tak też znajdowało. Czyli można było pozyskać nasze dane osobowe w postaci nazwiska, PESEL-u, serii, adresu zamieszkania, adresu mailowego, czy też numeru telefonu, więc już pierwszy krok do tego był zrobiony. Bardzo często wynika to z naszej nieświadomości, gdyż odpowiadamy na fałszywe ogłoszenia o pracę, wysyłamy skany wymaganych dokumentów, przelewamy oczywiście tu później dla uwiarygodnienia, to są te przelewy, gdzie tam trzeba jeden grosz przegrać z konta na konto i wtedy ci nasi cyberprzestępcy tak naprawdę mają wszystko, co jest im potrzebne do założenia tych kont. To jest serwis internetowy jednej z dużych grup kapitałowych, tam się właśnie wzmagaliśmy z takim kontem na słupa. Jak sobie popatrzymy, ktoś założył sobie domenę w postaci energa-eco.pl, czyli tak naprawdę zmienił niewiele. Często nie zwracamy uwagi, że to jest tam przekręcona jedna literka w nazwie. Oczywiście podłożył to pod to oryginalną stronę tego podmiotu. Następnie na tej stronie pojawiły się fałszywe ogłoszenia o pracę.
Tak jak mamy tutaj, tak, że jest zatrudnią osoby na stanowisko i na te, z racji tego, że to była duża grupa kapitałowa, znana, no to mogliśmy sobie popatrzeć, że tych ogłoszeń o pracę, tych CV-ek naprawdę przyszło było wtedy bardzo dużo. To już jest podstawa chociażby, żeby sobie te dane pozbierać, a to, co nam później brakuje do ewentualnych zakładania kart, no to ci przestępcy oczywiście odzwaniając do tych osób pościągali sobie później pozostałe dane, które były im potrzebne. Więc proceder, który kwitnie u nas w sieci, pomimo że się dużo o tych zagrożeniach i o tym cyberbezpieczeństwie mówi, a takie proste metody braku świadomości świadczą o tym, że takie rzeczy się nam odbywają. W ostatnim czasie mieliśmy również takie przypadki jak SMS-y do domeny 365.eu, może ktoś z was otrzymał, to oczywiście była kampania wyłudzeń różnych pieniędzy za pośrednictwem SMS-owych. Tutaj tak, zostaliśmy poproszeni o zapłatę kwoty 99 zł. W świecie hostingowym też się różne dzieje. Mieliśmy w tym roku nie tak dawno włamanie do serwerowni 2B. Oczywiście czym to się może skończyć i czym się kończy dla takiej firmy, no to często jest to oczywiście zakończenie działalności. I nie tak dawno następny polski hostingodawca, tak, wpadła firma Horyzont, gdzie te technologie internetowe świadczy usługi telekomunikacyjne poprzez niewłaściwe zabezpieczenie. Czyli jeżeli nie traktujemy tego cyberbezpieczeństwa w sposób właściwy, no to później tak się kończy. Oczywiście zaczynamy o nim pamiętać dopiero jak coś się dzieje. Chwilę o socjotechnice i wyłudzaniu tych danych. Część już wam troszeczkę powiedziałem. No niestety każdy człowiek reaguje na różne bodźce, czasami o tych bodźcach nawet nie wiemy, ale przez to, że jesteśmy w odpowiedni sposób manipulowani i te dane się znajdują. Oczywiście dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że czujemy się w tym świecie internetowym bezanonimowi, nie widzimy naszego rozmówcy, czujemy się bezpiecznie, zawsze twierdzimy, tak jak wcześniej pokazywałem nawet na tym monitorowaniu jednomiesięcznym w tej firmie, że nigdy nam się nie włamał, to też jest oczywiście nieprawdą, bo sądzimy, że nikt się nie włamał, bo po prostu o tym nie wiemy. Chciałbym wam pokazać taki jeden bardzo... prosty filmik zrobiony chyba na potrzeby Volkswagena, a pokazujący, jak tak naprawdę ta nasza socjotechnika i jak te działania działają. Tu jest, mamy schody oczywiście ruchome na dworcu, tak jak normalnie wszyscy pojechaliby tymi schodami ruchomymi, bo tak z reguły się działo. Wystarczyło te schody obłożyć jakimś tylko innym materiałem i niestety wynik jest zaskakujący, bo się okazuje, że około 70% tych osób, które się akurat w tym czasie tam poruszało, oczywiście skorzystało z tych schodów obok, a nie z tych ruchomych. I tak też się dzieje z naszą świadomością w internecie. Jeżeli pojawia się coś nowego, no to próbujemy tego dotknąć, próbujemy to kliknąć i później po tym kliknięciu dzieją się tam nasze zabezpieczenia. To tylko pokazuje też, że ta nasza świadomość i wystarczy użyć prostych metod socjotechnicznych, aby te rzeczy zadziałać. Kolejny eksperyment facebookowy możecie nawet sami spróbować. Wystarczy założyć, tutaj mamy dwa profile fikcyjne, młodszej i starszej kobiety. Popatrzcie sobie, jakie są wyniki. Jak i w jednym, jak i w drugim przypadku ta różnica nie jest aż taka wielka. Tutaj 41% zaakceptowało ślepo zaproszenia, w drugim przypadku 46%. No to jest taki pierwszy moment, gdzie później można te dane osobowe, pomijając to, że publikujemy na tych portalach prawie wszystko, no to jest to również taki moment do wyłudzania tych danych i do wyłudzania wszelkich danych. To, co się dzieje na tym Facebooku, też ku waszej rozwadze, bo
nie potrzeba wcale żadnych metod, nie potrzeba być jakimś odpowiednio wyszkolonym, aby te dane powyciągać. Mieliśmy też w tym roku, zresztą to nie jest jakiś nowy przypadek, który działa już od roku 2014, to w zasadzie mowa tutaj oczywiście o naszym City Blockerze, czyli o tym wirusie, który szyfruje dyski. Ten wynik już jest na pewno dużo większy. Tutaj mamy 2 miesiące pracy, 120 tysięcy użytkowników. Udało się te dyski zaszyfrować, 27 milionów zysku. Pojawia się to w prosty sposób. Zresztą w organizacjach, w których ostatnio pracowałem, też się z tym styknąłem, gdzie pracownicy, klikając w nieodpowiednie linki, no to zaszyfrowanie dysku się niestety odbyło. Teraz jeśli nie mamy kopii zapasowych, no to ciężko jest z tym. Oczywiście tu jest wezwanie do zapłaty, że jeżeli zapłacimy, przelejemy odpowiednią kwotę, no to ten dysk zostanie odszyfrowany. No tutaj niestety wiele osób, pomimo tego, że zapłaciło, no to tego odszyfrowania nie było. Oczywiście to się pojawia tam w różnych konfiguracjach, czy to tak jak tutaj pod naszą policją te dyski są szyfrowane. To jest jeden z ostatnich przypadków, oczywiście tutaj troszkę polegający na tym, żeby też nas zachęcić do wpłaty tych środków za odszyfrowanie z użyciem klucza, po wpisaniu którego powodowało to, że jeden czy tam dwa dokumenty na naszym dysku się odszyfrowały. I zachęcające do tego, że jeżeli wpiszemy ten klucz deszyfrujący, no to wtedy ten nasz dysk zostanie odszyfrowany. Oczywiście nic mylnego, bo jak widzimy, ludzie płacą, no bo skądś te 27 milionów dolarów się wzięło, natomiast niekoniecznie to odszyfrowanie się odbywa. Jak to się dzieje? A najczęściej jest to, że te grupy podszywają się pod znane organizacje. Na pewno często też otrzymujecie takie maile, gdyż no, systemy antywirusowe na pewno wszystkiego nie załapują. I tutaj wystarczy tylko przecież troszeczkę naszej świadomości. No, jeżeli mamy te maile są pisane taką niepoprawną polszczyzną, tak jak tutaj mamy na tym slajdzie, no to już powinno się wam jakaś lampka sygnalizacyjna zapalić, że to jest jakaś próba wyłudzenia, czy też właśnie zaszyfrowania tego naszego dysku. Na co należy zwrócić, a przede wszystkim na ten adres mailowy, który nawet wcześniej przy tej podmianie strony mówiłem, to jest często podmiana jednej litery, często dodania jakiegoś znaku, na co nie zwracamy uwagi. Nie zwracamy uwagi też bardzo często na załącznik, który przyszedł, klikamy w niego bezwiędnie. No, nikt w tej chwili nie wysyła ani faktur w Wordzie, a często takie się zdarzają. Jeżeli tak jak tutaj mamy rozszerzenie pdf.zip, to też nam już się ta lampka kontrolna powinna zapalić, a ponadto wystarczy, że tutaj jeszcze mamy adres strony internetowej, przecież wystarczy myszką najechać na ten adres i popatrzeć sobie też, co się nam wyświetli, czy przypadkiem nie ma przekierowania do jakiejś innej strony, więc tak naprawdę tych elementów, które świadczą o tym zagrożeniu, nawet w takiej prostej wiadomości jest bardzo dużo, a pracownicy bezwiednie dalej klikają w te linki, dalej otwierają te załączniki i później to zagrożenie się, czyli to, co mówię, że tak naprawdę bardzo dużo polega w świadomości tych pracowników. Oczywiście jak ktoś by chciał się przysporzyć, są nagrody za autorów tego oprogramowania, oczywiście ich jest już coraz więcej, no ale jak widać, żyje im się dobrze i ten świat cyberzagrożeń ciągle się pojawia. Jeden z kolejnych przypadków to też tutaj na naszym podwórku grupy Fiat 126 P-Team. Tutaj oczywiście było troszkę trudniej niż w tamtych przypadkach wcześniejszych. Tutaj przede wszystkim oni za cel swoich na początku wzięli sobie kancelarie prawne i to duże kancelarie prawnicze w Warszawie, gdzie no, udało im się wyciągnąć dane postępowań, które w tej kancelarii były prowadzone.
I też tak naprawdę ta świadomość tych prawników, jak widać, była nie za wysoka, chociaż tutaj ci przestępcy, jak sobie popatrzymy w tych mailach, które się tam pojawiały w tej korespondencji, no tutaj już nie ma, one były bardzo ładnie napisane, poprawną polszczyzną, i tu więc ta świadomość była troszkę uśpiona. Pojawiało się to również w taki sam sposób, nawiązywanie korespondencji, wymiana mailowa, w którymś momencie podsyłane były dokumenty do analizy, oczywiście te dokumenty były zawirusowane, i w ten sposób te kancelarie prawnicze tutaj padły pod tymi wirusami. Próbowali klikać, próbowało się coś otwierać, niestety nic się nie otworzyło, poza tym, że zainfekowali sobie system komputerowy za pomocą, gdzie później można było te dane ich, czy postępowań sprawdzających, które prowadzili, można było sobie wyciągnąć. A to jeden z ostatnich przypadków, które też gdzieś tam uśpiło nasze osoby, tak. Przestępcy oczywiście dzień przed wysyłaniem tej informacji zarejestrowali oczywiście taką domenę też na, wiadomo, że nie na jakieś konto, na dane właściwe, czyli też na dane pozyskane w taki sposób przestępczy, czy założyli domenę gus.gov.pl, czyli nazwa podobna do naszego Głównego Urzędu Statystycznego, i oczywiście do kliknięcia, gdzie można było sobie, to mamy maj tego roku. Pojawiły też się informacje o kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, oczywiście gdzie był załącznik z zawartością naszego wirusa. Autor oprogramowania udostępniał je, pobierając prowizję od klientów, stawka za odszyfrowanie to oczywiście $100. I takich rzeczy się dzieje na porządku dziennym, też to w zasadzie codziennie takie maile dostajemy, i pomimo tego, że dużo o tym mówimy, pomimo tego, że dużo o tym piszemy w różnych czasopismach, zobaczcie, że cały czas to kwitnie, codziennie powstają, w zasadzie zasada działania jest taka sama, polegająca tylko albo na kliknięciu w odpowiedni link, albo na otworzeniu odpowiedniego załącznika. I co z tego, że o tym wszystkim wiemy, jak ciągle to żniwo jest tutaj nam zbierane. No, przykładów można tutaj pokazywać dużo, że tak się stało, ciągle dostajemy różne maile, tutaj mamy nawet gdzieś z banków, przecież żaden bank w zasadzie nie koresponduje z nami, ani nie wysyła nam informacji na maila, zauważmy, że jeżeli nawet coś już od nas chce, no to pojawia nam się odpowiednia informacja w naszym koncie, a pomimo tego gdzieś wszyscy sobie klikamy. Allegro oczywiście też tutaj często pada ofiarą takich ofiar cyberprzestępczych. No, też pojawiają się różne maile, które jednak zbierają te żniwo. Bank PKO tutaj jest na porządku dziennym. W zasadzie non-stop się dzieją różne tego typu włamania. Ostatniego czasu też pojawiła się taka domena Apple Polska, gdzie można było kupić telefon oczywiście za 1300 zł zamiast za 4000. Bardzo dużo ludzi oczywiście skorzystało z kupna tego telefonu za 1300 zł. Oczywiście poza tym, że wpłacili te 1300 zł, więcej nic nie otrzymali. Też oczywiście domena zarejestrowana na fałszywe dane. Policja w tej chwili ma bardzo dużo pracy, natomiast ludzi oszukanych w ten sposób, czy też łatwowiernych, znalazło się bardzo dużo. I tych domen takich internetowych można by tutaj szerzyć w nieskończoność. One się ciągle pojawiają z dnia na dzień. Tych maili się też w zasadzie codziennie, te akcje phishingowe są. No i może pomimo tego, że wszyscy o tym wiemy, to zbiera bardzo duże żniwo.
i ciągle się dzieje. Więc powinniśmy tak naprawdę zwrócić na te wszystkie nasze dokumenty, które otrzymujemy w postaci faktur w DOC-u, czy w postaci różnych plików wykonywalnych PDF-ach, ale z jakimiś rozszerzeniami, z plikami wykonywalnymi. Warto również zwrócić na te znaczki, które tutaj na pewno są Wam znane. Jeżeli te dokumenty są z różnymi makrami, no to często tam też się coś w nich znajduje, więc powinniśmy być ostrożni, jeżeli klikamy na takie tutaj elementy. Dlaczego to jest takie ważne? Tutaj możemy sobie popatrzeć na taki prosty bardzo przykład wyliczenia kosztów takiego zagrożenia cybernetycznego. Wystarczy policzyć sobie koszt godzinny pracownika. Tutaj oczywiście sobie wpisałem 112 zł, ale to jest stawka z ZUS-em, wyposażeniem stanowiska, biurem, które firma płaci, więc jak tak policzymy te wszystkie koszty, bo wystarczy je sobie tylko pomnożyć przez ilość pracowników pozbawionych w danym momencie tej usługi, na przykład przez czas, no to w ciągu nawet jednego dnia taka strata potrafi kosztować 270 tysięcy złotych. Ja tylko zwrócę uwagę, że przecież to nie są jedyne koszty w organizacji, bo jeżeli ta organizacja, nie wiem, prowadzi sklep internetowy i w danym momencie nie sprzedaje, no to do tego należy dodać jeszcze koszty utraty przychodów, należy do tego dodać koszty utraty reputacji, bo po takim przestoju i po takim powzięciu informacji często klienci od tej firmy odchodzą i te koszty tam tak naprawdę rosną i ta suma tutaj nawet przykładowa 270 tysięcy potrafi się pomnożyć albo potroić kilkakrotnie. Więc to jest taka odpowiedź czasami na oszczędność w zakresie, na oszczędzanie w zakresie bezpieczeństwa, na oszczędność na to, żeby takie zespoły reagowania na incydenty komputerowe czy zespoły bezpieczeństwa w organizacjach powstawały, no bo często niestety jest tak, że traktujemy to jako koszt, tylko czasami ten koszt utrzymania tego zespołu czy odpowiednich narzędzi do zapewnienia tego bezpieczeństwa jest dużo niższy niż koszt później usuwania tych strat w zakresie, a często jeszcze kończy się to reputacją, a czasami świadczy nawet jak w postaci tutaj tych usługodawców hostingowych, których wcześniej pokazywałem, czasami o tym, czy być albo nie być dalej na obecnym na rynku. Niestety tak się dzieje. 64% firm nie stosuje żadnych sformalizowanych procedur i zasad skorzystania z infrastruktury IT. Jeśli je ma, to tylko po to czasami, no bo są potrzebne dla kontroli. Dbamy o to, żebyśmy mieli jakieś certyfikaty ISO-owe w zakresie norm 27001, ale z przestrzeganiem tych procedur jest różnie. Często jest tak, że tak tutaj mamy prawie 50% pracowników korzysta z urządzeń mobilnych, czy to telefonów, czy notebooków i używa ich zarówno do celów do pracy, jak i telefonów, jak i do celów prywatnych. Często przypadkami takimi często jest tak, że wynosimy tego notebooka do domu, mamy małe dzieci, chcemy ich nagle czymś zająć, udostępniamy, ściągamy różne gry z tego internetu, potem się okazuje, potem wpinamy ten komputer do naszej sieci firmowej, no i niestety to zagrożenie nagle się pojawia i to jest bardzo częsty proceder, który się znajduje, bardzo częste przypadki, nawet z którymi walczymy, jak patrzymy, w jaki sposób ten komputer zostanie inwakowany, po prostu wystarczyło go gdzieś na chwilę udostępnić dzieciom do korzystania z gier, które są w sieci. Co w takich sytuacjach możemy zrobić? No przede wszystkim podjąć działania organizacyjne, czyli stworzenie tych wszystkich zasad korzystania z infrastruktury IT. Przede wszystkim działania techniczne, współpraca z różnymi organizacjami, które się tymi problemami zajmują, czy też chociażby w naszej organizacji z pionem IT i wdrażaniem mechanizmów służących zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu zagrożeń
i wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, bo jak widzieliśmy tutaj na tych nawet prostych przykładach, te działania edukacyjne są bardzo potrzebne, gdyż tak naprawdę gro tych zagrożeń można uniknąć, chociażby w takie proste tutaj zasady, uświadamiając tych pracowników, czym to grozi i z czym to jest związane. Ostatnio pojawiło się dużo zaleceń w zakresie bezpieczeństwa IT, gdyż ten zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ja tutaj przede wszystkim chciałbym Was odesłać, jeżeli jesteście tymi rzeczami zainteresowani, chociażby popatrzcie sobie na kontrolę NIK-u w zakresie ochrony cyberprzestrzeni w ostatnich 2 latach. Tam te wyniki są bardzo druzgocące. Można popisać, zobaczyć sobie, jak jest tak naprawdę zabezpieczona infrastruktura teleinformatyczna w naszym państwie, jak są zabezpieczone główne podmioty, które stanowią infrastrukturę krytyczną dla naszego państwa. No, wyniki tego raportu po prostu są bardzo, bardzo niekorzystne i to tak naprawdę świadczy o tym, jak ta cyberprzestrzeń u nas się układa. Oczywiście dużo się w tej chwili zaczyna w tym kierunku dziać. No, lepiej, żeby jeszcze do tego momentu abyśmy zdążyli te wszystkie rzeczy opanować. Przede wszystkim zachęcam do nawiązywania współpracy z zespołami CERT-owymi. W naszej Polsce jest kilka takich zespołów CERT-owych. Mamy 3 zespoły certyfikowane, między innymi ten CERT przy NASK-u, CERT, który jest w Orange i ostatnio CERT COMCERT, który się z którym współpracuję. W tych CERT-ach jest naprawdę bardzo dużo pracy z tymi zagrożeniami, ale najgorsze tutaj w tym wszystkim jest to, że te zespoły często wychodzą na zewnątrz. Często przechwytujemy różne, tak jak wcześniej pokazywałem, że uświadamiamy, czyli jeszcze przed zagrożeniem. Często nawet mamy te informacje, że coś się zaczyna dziać albo coś się za chwilę będzie działo w tej infrastrukturze i często niestety jest tak, że po drugiej stronie nie mamy z kim rozmawiać. Później niestety jest już za późno, bo jak się już zacznie coś dziać, to koszty nam usuwania tych zagrożeń rosną. Nie udało mi się za dużo tutaj jakichś konkretnych przypadków powiedzieć, bo tego czasu mamy za mało. Zapraszam ewentualnie do rozmowy w kuluarach, czy w przerwie, czy po tym, jeśli kogoś ta tematyka cyberzagrożeń, cyberbezpieczeństwa interesuje. Wtedy no, można tutaj troszkę więcej powiedzieć, czy też nawet na temat jakichś aspektów technicznych. No, podczas takiego krótkiego wystąpienia tutaj troszkę ciężko nawet jakieś case study pokazać. Dziękuję bardzo. Okej, dziękujemy Darkowi, brawa. Mamy czas na jedno, max 2 krótkie pytania, jeżeli są jakieś na sali. Mamy, nie mamy, to może jedno krótkie w takim razie ode mnie. Powiedz Darku, z swego czasu dość głośne były duże ataki, bardziej ataki typu DDoS, tak, czyli blokowanie dużych polskich, nie wiem, sklepów internetowych, czy firm typu Allegro, tak, czy jakby nadal w tym roku jest to istotne zagrożenie i z punktu widzenia osób prowadzących biznes, a zwłaszcza właśnie grupy ze wschodu, tak, czy z Chin, tutaj sobie upotrzebują polskie firmy, żeby no, szantażować, tak, czy w zamian za właśnie zapłatę rezygnować z ataków, czy już właśnie we współpracy z CERT-em, czy polskimi operatorami jesteśmy w stanie sobie radzić z tego typu zagrożeniami, czy też wymuszeniami. Znaczy, samodzielnie to chyba nam jest bardzo ciężko z tym poradzić, ale tych ataków DDoS-owych tak naprawdę jest bardzo dużo. No akurat Allegro sobie radzi doskonale, gdyż ma swój zespół reagowania na incydenty komputerowe, ma taki swój CERT wewnętrzny i taką siłą tych CERT-ów tak naprawdę jest to, że te zespoły między sobą współpracują i się nawzajem wspierają. I te wszystkie informacje gdzieś tam wcześniej sobie też przekazują. Natomiast te ataki DDoS-owe są też bardzo, bardzo często. Zresztą tutaj, jak wcześniej pokazywałem na samym początku tej prezentacji, jak prognozowaliśmy te zagrożenia w internecie, no to jest gro sklepów tak naprawdę internetowych
padło nawet i w tym roku ofiarą tych cyberzagrożeń. No, ja nie będę wymieniał nazw, bo tutaj nie o to chodzi, ale gro też tych sklepów tak naprawdę zamknęło swoją działalność czasami po takich atakach, bo to przede wszystkim odczuwalne jest dla klientów w taki sposób, że no, jeżeli to zostanie pokazane za chwilę gdzieś na światło dzienne, no to ci klienci niestety odchodzą i to w dużych ilościach, a też często te koszty usuwania tego incydentu są na tyle wielkie, a te sklepy internetowe tak naprawdę, no takich dużych, poważnych sklepów tak nie mamy aż tak dużo. Gro tych sklepów jest takich mniejszego kalibru, czy również bardzo małych, zatrudniających po kilkanaście osób i niestety nie są w stanie pociągnąć już tych kosztów później rozwiązania tego problemu, a też później tych kosztów związanych z klientami. Okej, dziękuję Ci bardzo.